Cześć, witajcie kochani w nowym odcinku. Dzisiaj zapraszam Was na update dotyczący depilacji. Filmik o depilacji nagrywałam Wam już na początku wiosny. Było to porównanie między różnymi metodami depilacji, które testowałam na własnej skórze. No i chciałam Was odpowiednio wcześniej przygotować właśnie na ten temat, ze względu na to, że wiele metod depilacji, które daje długotrwałe efekty, właśnie po których możemy cieszyć się długim efektem gładkiej skóry, to potrzebuje po prostu większej ilości zabiegów, więc żeby cieszyć się w sezonie już fajnymi efektami, po prostu należy troszeczkę wcześniej się już tym zainteresować. I sama właśnie w tym odcinku opowiadałam Wam o nowej dla mnie metodzie IPL, jaką jest właśnie depilacja światłą. I tutaj przez cały ten czas używałam właśnie tego urządzenia od marki Philips. Jest to Philips Lumea. W poprzednim odcinku właśnie opowiadałam Wam o pierwszych wrażeniach dotyczących tego urządzenia, ponieważ nagrywając tamten odcinek byłam po drugim bądź po trzecim zabiegu, więc miałam już ze sobą takie pierwsze zabiegi i pierwsze efekty, z których byłam naprawdę bardzo zadowolona. Dzisiaj przyszedł czas na to, żebym opowiedziała Wam o właśnie tych efektach po dłuższym czasie używania. Obiecałam Wam właśnie w tamtym odcinku, że wrócę do Was po kilku miesiącach używania, żeby powiedzieć Wam, jak się sprawdza, ilu włosków się pozbyłam, czy jestem zadowolona. Więc o tym właśnie będzie ten odcinek. Dzisiaj wszystko Wam opowiem. Odpowiem także Wam na pytania, które zadawaliście mi na Instagramie, na Insta Stories właśnie na temat Lumei. Będę miała tutaj także dla Was zniżkę, żeby przetestować Lumeę taniej, więc warto oglądać do końca. Ten materiał powstaje we współpracy z marką Philips, dzięki temu też miałam wsparcie eksperta na Lumei, żeby móc jak najlepiej odpowiedzieć na Wasze pytania. Mam nadzieję, że filmik przypadnie Wam do gustu, także zaczynamy. W wspomnianym przeze mnie odcinku opowiadałam Wam o pierwszych wrażeniach dotyczących Lumei. Byłam po pierwszych zabiegach, opowiadałam Wam właśnie dla kogo jest skierowane to urządzenie, jak się należy do niego przygotować, jak to dokładnie wygląda, także w momencie, kiedy nie oglądaliście tego filmu, to jest taka fajna pigułka, no to odsyłam Was tutaj. Warto właśnie ten filmik obejrzeć wcześniej. Opowiadałam Wam także, jak móc właśnie przetestować go taniej, ponieważ oprócz takiego standardowego kupna, no możecie ten sprzęt wynająć i wtedy płacimy opłatę miesięczną, dzięki czemu ten koszt też nam się fajnie rozkłada, więc nie jest to aż tak bolesne dla naszego portfela. To jest naprawdę bardzo fajna opcja. Oczywiście linki, gdzie kupić i właśnie do wynajmu Lumei znajdziecie na dole w opisie, więc wszystko będziecie tam mieli dokładnie przygotowane. I tak jak widziałam już efekty po pierwszych zabiegach i już byłam zadowolona, wiedziałam mniej więcej czego się spodziewać później, tak teraz w momencie, kiedy jestem po szóstym zabiegu, właściwie tuż przed siódmym, jestem w połowie dokładnej kuracji, to od razu mogę powiedzieć, że ma serio przerosła wszelkie moje oczekiwania. Jestem bardzo zadowolona z efektów i już Wam mówię, jak to dokładnie wygląda. Przez cały ten czas wykonywałam zabiegi na trzech partiach ciała, czyli na pachach, bikini oraz na łydkach. No i tutaj opowiadałam Wam oczywiście dokładnie w poprzednim odcinku, ale dla osób, które nie oglądały, no to Lumea jest to depilator światła IPL, czyli właśnie te impulsy świetne przechodzą przez pigment w naszych włoskach prosto do cebulek, tak żeby właśnie uśpić ich wzrost. Więc ogromnie ważne jest to, jaki mamy kolor włosków, ale także kolor skóry, na to, jakie będziemy widzieć efekty. Najlepsze efekty zauważymy w momencie, kiedy mamy jasną karnację i ciemne włoski, właśnie wtedy, kiedy kontrast między skórą a włoskami jest duży. Ja sama mam jasną karnację i ciemne włoski, chociaż złapałam trochę słońca, tak jednak bardzo dobrze widać u mnie rezultaty na mojej skórze. Oczywiście na swoim przykładzie opowiem, jak to wygląda. Na każdej partii ciała u mnie są troszeczkę inne rezultaty. Wiadomo, że też włoski się w zależności od partii ciała różnią nie tylko kolorem, ale także grubością. Dlatego też rezultaty mogą się różnić. No, tak jest w moim przypadku, dlatego zaczniemy tutaj po kolei i zacznę od łydek. Na łydkach naprawdę została minimalna ilość włosków. No, zostało trochę takich włosków w blond kolorze, które są totalnie niewidoczne, są tylko lekko odczuwalne, ponieważ Lumea nie działa na takie jasne blond włosy, dlatego też nie wykonuję depilacji na innych partiach ciała, ponieważ na przykład na udach, na rękach mam blond włoski, na które Lumea by nie zadziałała, ponieważ nie ma tutaj po prostu barwnika w skórze, więc światło nie mogłoby się przeniknąć do cebulek. Więc tutaj właśnie takich trochę takich bardzo delikatnych, jasnych włosków zostało. Jeśli chodzi o te ciemne włoski, czyli po prostu te włoski, które są widoczne, została naprawdę bardzo mała ilość, głównie na kolanach, ponieważ faktycznie kolana zawsze mamy w ciemniejszym kolorze niż reszta ciała. Niezależnie czy jestem opalona, czy totalnie wiecie, w środku zimy, w momencie kiedy już cała opalenizna ze mnie zejdzie, zawsze właśnie kolana są mniej więcej o 2-3 tony ciemniejsze. Dlatego też po prostu tutaj ta strefa wymaga większej ilości zabiegów, ponieważ jest mniejszy kontrast właśnie między skórą a włoskami. Ale na łydkach tak naprawdę zostały mi jakieś pojedyncze włoski. Tak właściwie to głównie dlatego, że robiłam jednak błędy podczas wykonywania zabiegów. Tutaj właśnie chciałabym Wam
Wam zwrócić uwagę na to, żebyście po prostu tego błędu Wy nie popełniali, ponieważ mimo, że przygotowałam się do tej depilacji, przeczytałam całą instrukcję, informacje na stronie, tak jednak te błędy na początku przy pierwszych zabiegach wykonywałam. Dokładnie chodzi mi o to, jak przykładać właśnie lumeale do naszej skóry, ponieważ trzeba zwrócić na to uwagę, jak wygląda każda z nakładek, ponieważ tutaj otwory się różnią między różnymi nakładkami, niektóre są węższe, niektóre są właśnie szersze, bardziej kwadratowe. W momencie, kiedy przykładamy to urządzenie, no to działamy tylko właśnie na ten obszar, który tutaj jest, na to okienko. A w momencie, kiedy wykonywałam pierwsze zabiegi, to robiłam zbyt duże odstępy i przekładałam o całą właśnie głowicę tutaj na skórze, więc po prostu były takie obszary, do których światło nie dochodziło, więc faktycznie tam na te włoski po prostu nie działałam. Pokażę Wam to dokładnie na zbliżeniach, jak robić to prawidłowo, żebyście nie popełniali moich błędów. Tutaj właśnie muszę Wam powiedzieć, jak to wyglądało w przypadku Mateusza, ponieważ tak jak mówiłam Wam w poprzednim odcinku, to nie tylko ja wykonuję zabiegi lumeą, ale także mój chłopak i depilujemy mu klatkę piersiową. I w momencie, kiedy właśnie wykonywałam ten zabieg, to robiłam takie duże odstępy i tak po trzecim zabiegu, słuchajcie, co zauważyliśmy, to zrobiła się taka trochę szachownica na klatce piersiowej, ponieważ były już właśnie takie okienka, gdzie włoski nie rosły, że był już ten spowolniony wzrost i tam była skóra gładka, a później taki pasek normalnych włosków. To było naprawdę bardzo szybko widoczne. Dlatego oczywiście naprawiałam swoje błędy i po prostu przy kolejnych zabiegach już prawidłowo przykładałam lumę, dlatego chciałam Wam na to po prostu zwrócić uwagę, no, ale po prostu dzięki temu, że widzieliśmy już te miejsca, w których te włoski nie odrastały i ta skóra była gładka, no to widzieliśmy już po prostu, jak to może wyglądać, więc znacznie chętniej też lumieni później używaliśmy, więc naprawdę mówię, rezultaty są ogromnie widoczne. Akurat Mateusz, jak widzieliście też w moich filmach, ma bardzo jasną karnację, ciemne włoski, więc tutaj no, po prostu wszystko znika. Ale wracam już do mnie. Te włoski, które zostały mi na łydkach, rosną naprawdę bardzo, ale to bardzo wolno. Ja Wam teraz wrzucę ujęcie, jak wyglądają moje nogi w tym momencie. Nie jestem co prawda w stanie powiedzieć, kiedy ostatnio goliłam, ponieważ szczerze, nie zwracam już na to takiej uwagi, ponieważ nie robię tego tak regularnie, jak robiłam to wcześniej. Ponieważ faktycznie w momencie, kiedy używałam tylko maszynki jako metody depilacji, no to takie golenie musiałam wykonywać co 2-3 dni. Już były te włoski widoczne. Wiadomo, że były odczuwalne już wcześniej, ale po prostu już były widoczne i musiałam się ich pozbyć. Tak teraz, właśnie po tygodniu, no prawie ich nie widać, więc nie ma takiej presji i nie odczuwa się potrzeby właśnie golenia tak często po prostu pomiędzy zabiegami, które wykonujemy w trakcie kuracji metodą właśnie IPL. Jak wcześniej trzeba było mieć nad tym cały czas kontrolę, tak teraz można wrócić na luz i żyć sobie swobodnie ze świadomością, że włoski nie są widoczne, mimo że właśnie nie jestem dopiero w połowie kuracji, więc no, pod koniec już jestem przekonana, że tych włosków tak naprawdę nie będzie. Przechodzimy dalej dokładnie do pach. Tutaj mniej więcej zostało tak 30-40% włosków. One się znacznie przerzedziły, rosną bardzo, ale to bardzo wolne, są niezauważalne. Tak jak wcześniej, no po prostu wiecie, od razu miałam po jednym dniu takie czarne kropeczki, wiecie, widoczne te włoski, tak teraz one są niewidoczne. Golenie mogę pomiędzy zabiegami wykonywać naprawdę bardzo rzadko, tylko jeszcze po prostu wymaga ta strefa więcej zabiegów, tak żeby pozbyć się ich w całości. Co do bikini, tutaj jestem absolutnie zachwycona. Mówiłam Wam to już w poprzednim odcinku, że właśnie uwielbiam tą metodę za to, że świetnie sprawdza się do takich wrażliwych miejsc. Nie mam też żadnych problemów z zrastaniem włosków, ale tutaj rezultaty są naprawdę najlepsze, ponieważ zostały pojedyncze włoski właśnie na tym obszarze, co jest zaskakujące też ze względu na to, że właśnie na tych grubszych włoskach zazwyczaj potrzeba troszeczkę więcej zabiegów, żeby ten efekt był widoczny, więc naprawdę sprawdza się to, że każdy przypadek jest inny. Wiadomo już, że z efektów jestem bardzo zadowolona, ale samo użytkowanie też mi się niezmiernie podoba, ponieważ jest to naprawdę taka metoda depilacji, która jest niesamowicie komfortowa, bezbolesna. Wykonujemy sobie zabiegi sami w domu i możemy sobie zrobić właśnie taki czas dla siebie, puścić sobie serial, włączyć sobie muzykę i w trakcie wykonywać zabiegi. I to mi się naprawdę bardzo podoba. I teraz już przejdziemy do pytań, ponieważ wiem, że tutaj sporo informacji się znajdzie. Oczywiście jeśli tutaj o czymś jeszcze nie powiem, jeśli chcecie
chcecie jeszcze zadać jakieś pytanie, śmiało piszcie w komentarzach, będę na bieżąco odpowiadała. Pierwsze pytanie brzmi, czy Lumea da radę z grubymi włoskami? W sumie najważniejszą cechą naszych włosków to jest to, jaki mają kolor, ponieważ właśnie przez barwnik we włoskach przenika światło do naszych cebulek, więc to ma ogromne znaczenie. A jeśli chodzi o grube włoski, no to bywa tak, że one potrzebują troszeczkę więcej czasu, większej ilości zabiegów, żeby tutaj zadziałać i uśpić ich wzrost. No chociaż w moim przypadku, tak jak Wam mówiłam, no to wyszło na to, że najlepszy rezultat właśnie jest na tych obszarach, gdzie mam najgrubsze włoski. Więc to tylko pokazuje, że tutaj rezultaty mogą się właśnie różnić pomiędzy osobami, że każdy przypadek tak naprawdę jest troszeczkę inny. Ile czasu trwa depilacja całych nóg? I szczerze powiedziawszy, nigdy tego nie mierzyłam. Zawsze właśnie odpalam sobie jakiś serial w trakcie wykonywania depilacji, ponieważ wiecie, to jest ciche urządzenie. Jest tylko taki słyszalny, delikatny szum. Zresztą mogę Wam tutaj włączyć i zademonstrować, chociaż pokazywałam to Wam właśnie w poprzednim odcinku. To jest właśnie taki cichy szum. Nic więcej nie słychać w trakcie depilacji. Więc faktycznie absolutnie nam to właśnie nie przeszkadza w wykonywaniu innych działań w trakcie wykonywania depilacji. Dlatego ja sobie tak włączam serial, odstresowuję się i po prostu wykonuję zabieg. Więc nigdy tego nie sprawdzałam. Szacuję, że mniej więcej tak z 10 minut zajmuje mi zabieg na obu łydkach. Więc to nie jest naprawdę dużo czasu. I też tutaj polecam Wam używać zasilacza w przypadku depilacji. Ponieważ faktycznie używając zasilacza w momencie, kiedy cały czas Lumea jest podłączona do prądu, no to wtedy te impulsy świetne możemy wyzwalać troszeczkę szybciej niż w przypadku, gdy używamy po prostu tego akumulatora, który jest wbudowany. Więc to nam troszeczkę ten zabieg przyspieszy. Ile trzeba wykonać zabiegów dla pełnego efektu? Tutaj według harmonogramu wychodzi 12 zabiegów, po tym czasie dopiero włoski będą rosły mniej więcej po 5-6 miesiącach, więc faktycznie pół roku będziemy cieszyć się gładką skórą, ale tutaj, żeby tym efektem się po prostu cieszyć dłużej, warto wykonywać dodatkowe zabiegi przypominające, tak żeby właśnie to utrzymać, ale o tym trochę później. Kolejne pytanie, czy to boli? Akurat jeśli chodzi o to zagadnienie, to było dużo osób ciekawych. Jak wspominałam Wam już wcześniej, to dla mnie jest to metoda bezbolesna. Co prawda przeszłam już przez właśnie depilację laserową, która dla mnie się okazała bardzo bolesna, dlatego moje odczucia mogą być troszeczkę inne właśnie ze względu na te doświadczenia, ale też każdy ma jednak inny próg bólu, więc to też jest kwestia trochę indywidualna. Ale to, co odczuwamy, to jest ciepło. Ze względu na to światło, no to skóra jakby się troszeczkę podgrzewała. Samo urządzenie też Lumea się troszeczkę bardziej nagrzewa w momencie, kiedy właśnie są aż takie upały. Warto sobie właśnie na przykład odpalić wiatrak, żeby troszeczkę jednak chłodniej było w pomieszczeniu i żeby sam zabieg po prostu był przyjemny. Ale też, co możemy odczuwać, to takie jakby delikatne podszczypywanie. Ja to zauważyłam akurat na takich bardziej wrażliwych strefach, tak jak w przypadku bikini, ale w niektórych strefach w ogóle nie jest odczuwalne absolutnie, tak jak na przykład na łydkach, więc zależy to właśnie też od strefy, no ale w dalszym ciągu nie jest to bolesne i to jest bardzo komfortowa metoda. Jak długo utrzymuje się efekt takiej depilacji? Tutaj nieco zdradziłam odpowiedź na to pytanie w poprzednich odpowiedziach, no ale generalnie pierwsza informacja, którą znajdziemy na stronie dotyczącą Lumei, to to, że właśnie możemy się cieszyć efektem gładkiej skóry do 6 miesięcy po wykonaniu tej pełnej kuracji do 12 zabiegów. Ja byłam bardzo ciekawa, co dalej, jak to zrobić, żeby ten efekt utrzymać. No i co najlepiej zrobić, to wykonywać zabiegi mniej więcej co 2 miesiące. Takie zabiegi przypominające, wtedy te włoski po prostu odrastać nie będą. Więc to jest naprawdę bezproblemowe. Właśnie taki zabieg raz na 2 miesiące to jest po prostu nic, a możemy się cieszyć właśnie gładką skórą na znacznie dłużej. Czy jasne blond włosy też depiluje? Tutaj niestety Was zasmucę, ponieważ Lumea niestety nie jest dedykowana do jasnych blond włosków, tak samo jak do siwych i do rudych. Czy długość aktualnych włosków ma znaczenie? Tak, ma ogromne znaczenie, ponieważ włosków tak naprawdę na naszym ciele nie powinno być wcale. To jest jeden z tych etapów przygotowania się właśnie do zabiegu Lumei, że skóra powinna być idealnie gładka. I co najlepiej zrobić, to możemy właśnie skórę ogolić, ponieważ wtedy możemy od razu po ogoleniu skóry przejść bezpośrednio do zabiegów. W momencie, kiedy wykonujecie inną metodę depilacji, tak jak wosk na przykład, czy klasyczny depilator, no to wtedy należy 24 godziny odczekać. Co wygląda na to, że po prostu skóra musi się troszeczkę zregenerować, żeby wszelkie podrażnienia, zaczerwienienia na skórze zeszły i dopiero po całej dobie możemy przejść do zabiegu, więc po prostu maszynka w tym przypadku troszeczkę lepiej się sprawdzi, chyba że macie jakieś właśnie na przykład skutki uboczne po używaniu maszynki, czy wyrastają Wam włoski, czy coś takiego. Jak często trzeba powtarzać zabiegi? Tutaj cały ten harmonogram mamy rozpisany. Wykonujemy pierwsze 4 zabiegi co 2 tygodnie, kolejnych 8 zabiegów co 4 tygodnie i wtedy właśnie mamy
tą pełną serię, której właśnie efekt utrzymuje się do 6 miesięcy na naszej skórze. I tak jak wspominałam Wam wcześniej, możemy zrobić jeszcze dodatkowe właśnie zabiegi przypominające. Tutaj właśnie warto wspomóc się czy kalendarzem, czy aplikacją Lumei, żeby nie zapomnieć o kolejnych zabiegach. Następne pytanie, czy będziesz miała zniżkę? I tutaj mały spoiler, wkradł się we wstęp. I tak, mam dla Was rabat na nową opcję wynajmu na stronie Philipsa, jest to Lumea Eco. Teraz marka Philips odnawia sprzęty, które wracają z wynajmu, są one odnawiane fabrycznie, dzięki temu dbamy o środowisko. Mamy tutaj oczywiście gwarancję jak za nowy produkt, a jednocześnie możemy zaoszczędzić. Taki wynajem kosztuje 119 zł za miesiąc, a ja mam tutaj jeszcze dla Was dodatkowy rabat w postaci 10% kodu zniżkowego na pierwsze 3 miesiące takiego wynajmu. Jest to Sylwia, podłoga Lumea, możemy napisać drukowanymi literami bądź małymi. Ten rabat będzie obowiązywał do 22 sierpnia, także korzystajcie. Po jakim czasie są widoczne pierwsze efekty? W moim przypadku te efekty już były widoczne po drugim zabiegu i to jest fajne, że tak szybko już widzimy takie przerzedzenia we włoskach, że te włoski znacznie wolniej rosną, dzięki czemu nie dość, że możemy je golić właśnie rzadziej, to jeszcze po prostu stają się mniej widoczne, a z każdym kolejnym zabiegiem ich jest coraz mniej, aż nie będzie ich wcale. Czy to jest skuteczne? Lumea ma za zadanie nasze włoski uśpić, więc faktycznie tutaj regularność to jest klucz do sukcesu, regularnie wykonujemy zabiegi, trzymamy się harmonogramu i będziemy cieszyć się pięknymi efektami. Czy można zrobić przerwę? Jeśli tak, to jak długo? No tutaj nie zaleca się wykonywania przerw w trakcie zabiegów tak, żeby ta metoda była skuteczna, ponieważ musimy trafić na fazę wzrostu w momencie, kiedy właśnie wykonujemy zabiegi, dlatego też tych zabiegów jest taka ilość, a nie inna i mamy właśnie takie dłuższe przerwy, żeby natrafić i zadziałać na każdy włos, ponieważ one rosną w różnych fazach, na niektóre włoski możemy zadziałać od razu, na niektóre troszeczkę później, więc tu jest kluczowe naprawdę, żeby trzymać się tego harmonogramu. No i w momencie, kiedy wypadniemy z harmonogramu, kiedy zapomnimy o jakimś zabiegu, czy też po prostu nie będziemy mieć na niego czasu, jesteśmy na wyjeździe, nie weźmiemy ze sobą urządzenia, to wtedy tę fazę początkową, czyli 4 zabiegi co 2 tygodnie, które normalnie są na początku kuracji, musimy wykonać jeszcze raz, tak żeby ta metoda przyniosła oczekiwane rezultaty. Czy włoski odrastają? Tak, w trakcie wykonywania kuracji pomiędzy zabiegami włoski odrastają, ale powoli stają się coraz mniej zauważalne, ponieważ zarówno mamy mniej włosków z każdym zabiegiem, ale także są one słabsze i znacznie wolniej rosną. Czy trzeba robić przerwę w trakcie lata ze względu na słońce, jak przy laserze? Lumei generalnie możemy używać spokojnie przez cały rok, latem. W momencie, kiedy Wasza skóra za bardzo się nie opala, nie wystawiacie się tak specjalnie na słońce, w sensie nie opalacie się, no to nie macie się czym przejmować. W momencie, kiedy lubicie skórę opalić, no to wtedy należy się po prostu do tych zabiegów bardziej przygotować. Chodzi dokładnie o to, że w momencie, kiedy mamy zaplanowany zabieg, no to 2 tygodnie wcześniej po prostu już się tak na słońce nie wystawiamy, a jeśli chodzi o wykonywanie zabiegów później, 2 dni sparujemy te obszary, które depilujemy filtrem SPF 50. Naprawdę przerwę jedynie musimy zrobić w momencie, kiedy poparzymy się na słońcu, ponieważ na takiej podrażnionej skórze zabiegów nie możemy robić, więc w momencie, kiedy Wasza skóra jest taka skłonna do podrażnień słonecznych, do poparzeń, no to jednak wtedy trzeba się troszeczkę bardziej pilnować na słońcu, nie wystawiać się tak, bądź pilnować cały czas filtra. Ostatnie już pytanie, czy mężczyźni mogą używać Lumei? Tutaj ogólnie nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby nie można było używać właśnie tego urządzenia, ale faktycznie Lumea jest stworzona dla kobiet. Jest przystosowana do tego, jakie mamy włoski, jakie mamy cebulki, więc po prostu u mężczyzn te rezultaty mogą być inne, mogą być troszeczkę gorsze, nie ma po prostu takich typowych zapewnień, jeśli chodzi o to. Co mogę Wam powiedzieć na przykładzie Mateusza, to faktycznie u niego rezultaty są bardzo dobre i są bardzo podobne do moich, więc naprawdę warto spróbować, tym bardziej jeśli macie dostęp do tego urządzenia, czy właśnie w opcji wynajmu, która jest tania i z niej możecie właśnie po 3 miesiącach zrezygnować. Bardzo chętnie się dowiem, jak to wygląda w Waszym przypadku, jakie Wy widzieliście rezultaty właśnie po używaniu Lumei, czy lubicie tę metodę depilacji. Dla mnie to jest zdecydowanie najlepsza metoda depilacji, jakiej używam. Bardzo lubię używać i chętnie wykonuję kolejne zabiegi, ale jestem ciekawa, jak to wygląda u Was. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!